Witamy Was serdecznie w nowym tygodniu po weekendzie pełnym piłkarskich emocji, które sobie omówimy w następującym gronie. Marcin Pawłowski, Viaplay. Dobry. Maciej Kruk, Eleven Sports. Dzisiaj już zdrowy, dzisiaj już plecy w porządku, więc wygodnie rozsiadłeś się w naszym fotelu. Panowie, taki program, który sobie przygotowaliśmy na dzisiaj, zakłada, że zaczynamy od Ekstraklasy. Oczywiście dzisiaj wieczorem jest magazyn Ekstraklasy, na którego serdecznie zapraszamy, ale też troszkę ten temat poruszymy. Może niekoniecznie chronologicznie, tylko od meczu Legii, która wczoraj grała przy Łazienkowskiej ze Stalą Mielec. 2-0 wygrała Legia Warszawa. Ty, Maciek, śledzisz mecze Legii regularnie. I tak na podstawie tego, co się wczoraj działo przy Łazienkowskiej, uważasz, że ten wynik, to 2-0, trochę nie do końca oddaje ten przebieg spotkania, bo Stal nie była wczoraj takim zespołem, który przyjechał się tylko na Łazienkowską bronić, tylko piłki wybijać. Też mieli swoje sytuacje. Było bardzo ciekawe spotkanie tak dla postronnego widza, żeby sobie po prostu w te niedzielne popołudnie usiąść przed telewizorem i zobaczyć, jak wygląda forma drużyny z Warszawy. Myślę, że to, co powiedziałeś, było kluczowe w zasadzie do analizy tego całego spotkania. Kiedyś już o tym wspominałem, że miałem okazję nagrywać kilka materiałów wideo z Josue i on mi powiedział takie zdanie, że kiedy drużyny będą przyjeżdżały na Łazienkowską i będą próbowały nas atakować, poradzimy sobie z każdą drużyną. Będziemy mieli problem z tymi drużynami, które będą grały głęboko, które będą grały nisko i wydaje mi się, że to, o czym wspomniałeś, czyli ta Stal, która w zasadzie zasłużyła na jakąś zdobycz bramkową. Nie powiem, że na remis i na zwycięstwo, bo wydaje mi się, że Legia była lepszym zespołem. Legia grała przede wszystkim bez Josue, bo od tego zacząłem i dlatego nawiązałem do tego piłkarza. Wiemy przecież, jak on ma wielki wpływ na drużynę Legii Warszawa, więc musiała sobie poradzić w tej nowej sytuacji i mam takie wrażenie, że w buty Josue wszedł Ernest Muci, piłkarz, względem którego było mnóstwo oczekiwań, kiedy mówiło się o tym jego przyjściu do Legii Warszawa. Mówiło się o tym, że to taki prospekt na przyszłość, że można tego piłkarza pozyskać, rozwinąć, jeszcze dać mu się ograć na tym poziomie ekstraklasy i spróbować go sprzedać nieco z większym zyskiem. To wydaje mi się, że takich spotkań, kiedy pokazywał faktycznie tę swoją jakość, było niewiele, a wczoraj na tej pozycji Josue, gdzie wspierał Pekharta w wyjściowej 11, czuł się doskonale, rozegrał kilka fajnych akcji. Mecz Legii mógł się podobać. Sytuacji było kilka do tego, żeby jeszcze może go wcześniej troszeczkę rozstrzygnąć. Nawiązuje chociażby do sytuacji Pawła Wszołka, kiedy właśnie świetnie dograł mu piłkę Ernest Muci, więc to był taki mecz otwarty i mecz, który mam wrażenie, że się dobrze dla Legii ułożył, bo ktoś te Legię atakował, a kiedy Legię ktoś atakuje, to fajne te akcje się zawiązują od własnej bramki, więc pozytywów było kilka, jeżeli chodzi o to spotkanie, także nie powiedziałbym, że wynik 2-0 odzwierciedlał to, co się działo na boisku, ale według mnie Legia wygrała zasłużenie, aczkolwiek jeżeli na przykład byłby wynik 2-1, to wydaje mi się, że byłoby to sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Możemy sobie rzucić okiem na to, jak wygląda tabela PKO Ekstraklasy, bo ten weekend też przyniósł pewne ważne zmiany. Powiększyła się po prostu przewaga Legii Warszawa nad Lechem Poznań. 9 punktów ma Legia przewagi nad Lechem i tyle samo straty do Rakowa Częstochowa, Pogoń i Widzew, szczególnie Pogoń tuż za Lechem Poznań, tuż za podium. Kiedy tak patrzycie w tabelę, to spodziewacie się jeszcze jakichś emocji? Mówię tutaj o tym top 3, czy to top 3, które widzimy teraz po 24 kolejkach, to jest takie top 3, które też zobaczymy na koniec sezonu? Wydaje mi się, że na pozycjach numer 1 i 2 już tutaj się nic nie zmieni, że Raków to utrzyma, Legia to utrzyma, a Lech, no Lech jest chimeryczny, Lech jest nierówny i też myślę, że duży wpływ na końcowy układ tabeli może być to, jak Lech i do którego momentu będzie grał w europejskich rozgrywkach, czy uda mu się przejść teraz Szwedów w tym spotkaniu rewanżowym i awansować dalej, bo jednak no, te mecze w europejskich pucharach, które Lech rozgrywa, no, pokazuje, że tam się mocno koncentruje właśnie na wyniku osiąganym w Europie i czasami to się odbija w rozgrywkach ekstraklasy i tak między innymi wyglądał ten mecz ostatni Lecha zremisowany, w ostatniej chwili tak naprawdę, więc wydaje mi się, że ta Pogoń dosłownie i w przenośni, no może spowodować, że ten Lech z trójki wyleci. Myślę, że dla dobra przede wszystkim Lecha i też chyba Ekstraklasy, tak patrząc w kontekście potencjalnej gry już w europejskich pucharach w następnym sezonie, no wydaje mi się, że chyba lepiej by było, gdyby ten Lech to trzecie miejsce utrzymał. No ale jest drużyną dosyć nierówną i ta walka na dwóch frontach powoduje, że jednak do końca się możemy spodziewać różnych rozstrzygnięć, jeśli chodzi o pozycję numer 3.
Ja myślę, że Lech przede wszystkim tymi meczami w Europie nie będzie się osłabiał w kontekście Ekstraklasy, tylko będzie nabierał takiej pewności siebie pod kątem tego, że mam takie wrażenie, że kiedyś jakbym patrzył na drużynę Lecha Poznań, to raczej kojarzyło mi się ten zespół z fajnym, pozytywnym futbolem do oglądania, ale niekoniecznie skoncentrowanym na wyniku. I mam tutaj akurat taką analogię do tego całego zamieszania, które pojawiło się w kontekście pierwszego spotkania chyba jeszcze z Bodo Glimt, kiedy Lech zagrał niesamowicie pragmatycznie i wtedy wszyscy mówili, że ta piłka nożna w kontekście tego, co napisał chociażby Marek Wawrzynowski w jednym ze swoich felietonów, była średniowieczną piłką nożną. Ja przyznam szczerze, że kompletnie tego nie rozumiem, bo to też trochę dla mnie jest taki pokaz, że oglądając dzisiaj mecze na tym najwyższym poziomie, dostrzegasz zespoły, które mają swoje DNA, które są charakterystyczne, które grają w określony sposób i taką drużyną jest Lech Poznań. To jest zawsze drużyna, która będzie kreowała, która będzie chciała posiadać piłkę, która będzie chciała jak najczęściej przebywać na połowie rywala, ale dla mnie ten sygnał i pokaz Lecha w tym innym garniturze, może tak to nazwę, jeżeli chodzi o taką grę pragmatyczną, defensywną, skoncentrowaną na wynik, świadczy tylko o rozwoju tego zespołu. Świadczy o tym, że ta drużyna nabiera nowych umiejętności. Przypomnijcie sobie spotkanie FC Barcelony ostatnie w klasyku z Realem Madryt, kiedy Barcelona osłabiona grała niesamowicie defensywnie. I czy Barcelona nagle zmieni styl i będzie grała ultra defensywnie? Nie. Ale Barcelona pokazała, że może też zagrać w danym konkretnym meczu na wynik. I mam też takie wrażenie, że ten rewanż z Jurgenem, który przed nami w tym tygodniu, będzie troszkę podobny do tego meczu z Bodo Glimt na wyjeździe. Że to nie będzie taki Lech, który będzie atakował. I to też później Lech, kiedy już w tych rozgrywkach zakończy, życzę, aby doszedł jak najdalej, ale przecież ta poprzeczka będzie pewnie rosła. Tych meczów też będzie teraz mniej i nie spodziewam się, żeby Lech z tej trójki wypadł, bo ta drużyna ma jakość, według mnie wyższą jakość niż Pogoń. Nie jestem jakimś obserwatorem, jeżeli chodzi o Ekstraklasę, ale śmiem twierdzić, że ta trójka po prostu tak jak wygląda teraz, ona po prostu na zakończenie sezonu będzie wyglądała tak samo. To więcej, jeśli chodzi o PKO Ekstraklasę, dzisiaj w magazynie tuż po meczu popołudniowo-wieczornym o 21:00. Zaprasza Dawid Dobrasz. My natomiast przejdziemy sobie do tych wydarzeń, które się działy na europejskich stadionach. Zaczniemy sobie od powrotu Roberta Lewandowskiego do gry, bo też kilkanaście dni przerwy. Natomiast jeśli czyta się, czy też oglądało wczorajszy mecz, to ta przerwa nie spowodowała takiego odbudowania się, czy jakiejś zmiany, jeśli chodzi o to, jak te ostatnie mecze wyglądały, bo sporo było narzekania na Roberta Lewandowskiego przed tą kontuzją. Być może nawet ta słabsza gra też, pojawiały się takie teorie, wynikała z pewnych kłopotów zdrowotnych. Teraz wrócił Robert Lewandowski i też jednak, patrząc na oceny, patrząc na to, jak ten jego mecz jest wczoraj opisywany, no to nie było to po prostu dobre. To nie było dobre spotkanie przeciwko Atletikowi. No niestety wychodzi na to, że trochę Robert jest w takiej tendencji, z której nie może się wydostać, mam wrażenie, i ta tendencja chyba trwa już od dłuższego czasu, nie jest spowodowana tylko kontuzją. Wydaje mi się, że generalnie ten sezon jest dla Roberta w pewnym sensie wyjątkowy i na pewno inny niż do tej pory, bo to jest pierwszy sezon w innej lidze. Nie ma przerwy między, tak jak to miało miejsce w Niemczech, nie ma tej zimowej, krótkiej, ale jednak była zawsze przerwa w Bundeslidze, do tego mundial w trakcie sezonu i wydaje mi się, że Robert nie może złapać takiej ciągłości swojej formy. Wczoraj miał dwie bardzo dobre sytuacje, zwłaszcza ta pierwsza to no 100% sytuacja i też wydaje mi się, że ta obniżka formy, która już trwa, właśnie ta sytuacja z tą pierwszą akcją, którą miał swoją znakomitą szansę. Robert, gdzie wychodził sam na sam, tak? Robert dla mnie zawsze to był taki piłkarz, u którego chyba najbardziej ceniłem pierwszy kontakt z piłką, przyjęcie piłki, bo on jest charakterystyczne dla niego jest to, że ma pierwszy kontakt i od razu tym pierwszym kontaktem sobie tak ustawia idealnie piłkę, że w drugim zawsze ładuje i to jest zawsze gol. I czy to jest lewa noga, czy to jest prawa noga, czy to jest przyjęcie klatką, czymkolwiek takim, jakąkolwiek częścią ciała, to jest zawsze w moim mniemaniu, w moim odbiorze, to jest piłkarz, który ma to opanowane do perfekcji. On od razu wcześniej wie, co chce zrobić z piłką i tą piłkę przyjmował w tym pierwszym jednym kontakcie tak, że miał pole idealne do tego, żeby oddawać skuteczny strzał na bramkę. A gdy jesteś w gorszej formie, to nawet taka sytuacja jak ta pierwsza lewego powoduje, że no nie jesteś w stanie za pierwszym kontaktem tej piłki sobie tak ułożyć, żeby akcję skończyć. A to była prosta piłka do przyjęcia. Idealne podanie, prostopadłe, żeby przyjąć i potem sobie uderzyć na bramkę. Ta piłka uciekła, nie było już potem możliwości do niej dopaść i strzelić gola. Druga sytuacja, strzał głową, no też wiemy, że Robert głową gra bardzo dobrze i to była dosyć komfortowa, dosyć wygodna sytuacja, żeby zamienić
zamienić to na gola. Więc ta forma gdzieś uciekła, gdzieś jej cały czas Robert szuka. Ale też wydaje mi się, że można to wpisać w trochę szerszy kontekst, bo jednak Barcelona to nie jest taka Barcelona, którą się można było zachwycać, nie wiem, na początku sezonu chociażby, gdzie grała z Polotem, Fantazją, Finezją i dosyć łatwo ogrywała rywali, ale też nawiązując do tego, co Maciek wcześniej powiedział, wydaje mi się, że Xavi po prostu gdzieś zauważył, jak wygląda forma zespołu, gdzie są słabsze, lepsze momenty, ogniwa i tak dalej, i tak dalej, i no po prostu gra na wynik. Jest trenerem do bólu, mam wrażenie, pragmatycznym i wyciąga z tej drużyny tyle, ile może na dany moment. Czyli jak nie można więcej, to wygrywa 1-0, broni się i trzeba też docenić, bo broni się Barcelona bardzo dobrze, bardzo umiejętnie. To, że jest pragmatyczny i to, że gra na wynik, no to może świadczyć chociażby o tym fakt, że to było bodajże 9. zwycięstwo 1-0 w tym sezonie Barcelony. Więc to jest Barcelona zupełnie inna niż kibice się zdążyli przyzwyczaić. No ale najważniejszy jest wynik. No, Barcelona prowadzi spokojnie, utrzymała te 9 punktów przewagi nad Realem i nie wydaje mi się, żeby tutaj cokolwiek się mogło jeszcze wydarzyć. Zwłaszcza w kontekście tego, co mówił Xavi chyba jeszcze przed tym meczem z Atletikiem, że ten wyjazd z Atletikiem i mecz El Clasico w Lidze z Realem, to są dwa mecze, które ważą pół ligi, tak on to określił. Tutaj w tym meczu w Bilbao było bardzo ciężko, bo umówmy się, Barcelona nie była zespołem lepszym. Mało tego, Atletik miał swoje sytuacje, gdyby nie Ter Stegen i gdyby trochę skuteczniejsi byli piłkarze z Bilbao, to ten mecz mógł się zakończyć zupełnie innym wynikiem. Także udało się gdzieś tam wywieźć ten punkt bardzo ważny, bardzo cenny, z bardzo trudnego terenu. No i wydaje mi się, że jeśli nic jakiegoś niespodziewanego, dramatycznego nie wydarzy się w El Clasico, to Barcelona ma już otwartą drogę po mistrzostwo. Ja myślę, że patrząc na tę drużynę i nawiązując do tego, co powiedział Marcin, to od razu na pierwszy rzut oka jawią nam się główne postaci w FC Barcelonie teraz. 19 czystych kąt na 25 spotkań. 19 razy Barcelona grała na zero z tyłu. Zjawiskowy mecz wczoraj, jeżeli chodzi o Julesa Koundé. W zasadzie grał na środku obrony, ale też był prawym obrońcą, bo kompletnie na tej pozycji prawego obrońcy Sergi Roberto sobie nie radził. To jest pomocnik grający na boku obrony, który w domyśle miałby często wchodzić do środka, stwarzać przewagę może ze 2-3 razy się znalazł w tym środku i w zasadzie nie wiedział, jak się odnaleźć, a notorycznie przegrywał pojedynki na lewej stronie, chociażby z Nico Williamsem. Wiemy, że dysproporcje szybkościowe pomiędzy nimi są ogromne. Marcin powiedział o tych 9 meczach wygranych 1-0. Już Hiszpanie sobie żartują i pojawiają się takie przeróbki, połączone zdjęcie Xaviego i Diego Simeone, bo Barcelona zaczyna być nowym Atletico Madryt, jeżeli chodzi o wygrywanie meczów po 1-0. Ja tylko dorzucę, że 11 takich meczów wygranych 1-0 łącznie we wszystkich rozgrywkach, plus te 9, o których wspominał Marcin. Wracając do Roberta Lewandowskiego, to powiem wam szczerze, że jest w słabej dyspozycji i mnie najbardziej martwi to, że widać taki niepokój w tych najprostszych zagraniach. Marcin już trochę do tego nawiązał. Robert Lewandowski zawsze był piłkarzem, który świetnie sobie potrafił przygotowywać kolejny ruch. Zinedine Zidane jest autorem takich słów, może ktoś je powiedział wcześniej, ale mnie zapadły w pamięć, jeżeli chodzi o Zinedina Zidana. Pokaż mi swoje przyjęcie piłki, ja powiem, jakim jesteś piłkarzem. I wydaje mi się, że Robert Lewandowski ma przede wszystkim w swojej grze taki niepokój. Ja powiem wam szczerze, że byłem niesamowicie zdziwiony, że Xavi wystawia Roberta Lewandowskiego po tym dyskomforcie mięśniowym, bo chyba nie możemy mówić o kontuzji mięśniowej, kiedy ta przerwa trwała tak krótko, w podstawowym składzie i gra całe spotkanie Robert Lewandowski. Jeśli mnie pamięć nie myli, to Xavi wykorzystał wszystkie sloty, ale dokonał tylko 4 zmian w tym spotkaniu, więc to też pokazuje, że Robert Lewandowski być może... Ja byłem zdziwiony. Powiem szczerze, że bałem się, że ten powrót może być trochę za szybko, biorąc pod uwagę to, że ten najważniejszy mecz dopiero za tydzień, na który oczywiście zapraszam do Eleven Sports. Zaczynamy już od godziny 17:00 prosto z Camp Nou. O 21:00 startuje El Clasico, czyli starcie Barcelony z Realem Madryt. Natomiast ta forma jest słaba, trzeba to powiedzieć wprost. Robert Lewandowski, miałem takie wrażenie, że nie do końca się potrafił odnaleźć w tym ustawieniu z 4 pomocnikami. Mam na myśli, aby jeszcze dodać tej drużynie coś więcej, bo wtedy liczba zawodników atakujących pole karne się zwiększa. I kiedy Barcelona wróci do gry z klasycznymi skrzydłowymi, tak jak przez większą część swojej kariery w Bayernie Monachium, to dla Roberta Lewandowskiego będzie to bardziej korzystne. Ale jednak pamiętam,
pamiętajmy o tym, że dzisiaj, jak sobie popatrzymy na tych skrzydłowych, to Ferran Torres jest chyba jednym z najsłabszych piłkarzy w obecnym podstawowym składzie FC Barcelony. Rafinha jest jednym z najmocniejszych piłkarzy, ale Rafinha gra cały czas na kredyt. Rafinha wie, że kontuzjowany jest Ousmane Dembele i Rafinha chce grać na prawej stronie pomocy. Rafinha chce w tym okresie, kiedy nie ma Ousmana Dembele, zrobić jak najwięcej, żeby mieć jak najwięcej argumentów, żeby na tej pozycji pozostać, że kiedy wróci Ousmane Dembele, nie zostanie przesunięty na lewe skrzydło i to powoduje, że kiedy on wpada z piłką w pole karne, to robi to, co wczoraj, czyli strzela najczęściej. Niekoniecznie myśli o tym, żeby dogrywać do kolegów, więc to jest piłkarz, który dzisiaj decyduje w trzeciej tercji najwięcej dla FC Barcelony, ale też decyduje dla siebie. Mam takie wrażenie, że on po prostu chce pokazać, że wydana na niego kwota, że przyjście do mocniejszego zespołu z innej ligi, nie chcę powiedzieć do mocniejszej ligi, bo przecież Premier League jest też niesamowicie konkurencyjna, no ale jeżeli zamieniasz Leeds na FC Barcelonę, to chcesz zrobić wszystko, żeby pokazać, że tobie się tutaj miejsce należy, a ta konkurencja, kiedy wszyscy piłkarze będą zdrowi, będzie pewnie ciekawa i zacięta. Stąd to, co widzimy na boisku. No i nieobecność Pedriego. No nie zapominajmy o tym, że to świetne połączenie, które miało miejsce chociażby w meczu z Villarrealem, kiedy jeszcze Pedri był na boisku i to wtedy Robert Lewandowski asystował Pedriemu. To zazwyczaj odbywa się w drugą stronę. To Robert Lewandowski korzysta na obecności Pedriego, więc wydaje mi się, że faktorów jest tutaj dużo, aczkolwiek w zachowaniach takich indywidualnych Roberta Lewandowskiego widać zbyt dużo takich prostych błędów w tych właśnie podstawowych elementach gry. Mamy też dla was ankietę na czacie dotyczącą Roberta Lewandowskiego, więc polecamy zagłosować. Czy obniżka formy Roberta Lewandowskiego będzie widoczna w meczach kadry? Sporo osób uważa, że tak. Tak się tutaj rozgadaliście o Barcelonie, że ja to muszę jeszcze wykorzystać, bo widzę, że macie bardzo dużo w tym temacie do powiedzenia. I Rafinha, właśnie ten piłkarz, którego też zahaczyłeś, on nie miał łatwo chyba od samego początku w Barcelonie, bo te opinie były często jego grze takie krytyczne. Porównywano go chyba momentami do tych skrzydłowych, którzy nie dali rady, ale patrzę w jego liczbę, 9 goli, 9 asyst w tym sezonie, czyli jest duża szansa na to, że skończy z double-double. No właśnie, jak oceniać tego piłkarza? Nie tylko przez pryzmat tego meczu wczoraj, ale tak szerzej. Czy troszkę nie za surowo jest on czasem oceniany, biorąc pod uwagę, że jednak właśnie przyszedł z Leeds do Barcelony? Wydaje mi się, że początek miał ciekawy, że na początku pokazał... W klasyku, tym tak, oceanem sparingowym. Dokładnie tak, że wszedł do drużyny dobrze, pokazał się z dobrej strony, z tą swoją taką charakterystyczną manianą i współpracował z Robertem też. Było wiele takich sytuacji na początku sezonu, że szukał lewego, szukał kolegów, ale też nie zapominał o tym swoim chyba największym, najmocniejszym orężu, czyli po prostu o grze jeden na jeden i to mu wychodziło naprawdę dobrze. Później no pytanie, co się wydarzyło, bo wiemy doskonale, ci z kibiców, którzy oglądają na bieżąco Barcelonę, to wiedzą, że im dalej w las, tym było gorzej, ale też, no umówmy się, konkurencja jest na skrzydłach w Barcelonie w tym momencie bardzo mocna i gdy Dembele ma poukładane pod tym swoim sufitem, no to on jest nie do ruszenia tak na dobrą sprawę na tym prawym skrzydle. Rafinha być może zauważył, że no nie będzie tak łatwo jak na początku i że ta walka o miejsce w składzie to jest trochę może coś, do czego nie był do końca ostatnio przyzwyczajony i tę rywalizację zaczął przegrywać. Pojawiły się też głosy krytyki. Ja wiemy, że w Barcelonie, no, czy w Realu generalnie w tego typu klubach, to no, za bardzo nie masz czasu na to, żeby jakoś udowadniać nie wiadomo jak długo swoją przydatność. Albo pokazujesz to, co pokazywałeś i to pokazujesz tu i teraz i też na dłuższej przestrzeni, a jak nie, no to jest konkurencja, są albo lepsi, albo na podobnym poziomie i nikt nie będzie czekał na to, że zaczniesz znowu czarować, więc Rafinha teraz korzysta akurat właśnie z tego momentu, że nie ma Dembele, no i gra na siebie i te liczby, o których mówiłeś, to myślę, że wynikają głównie właśnie z tego, że on jest przekonany o tym, że musi to wykorzystać, ten swój moment, no ale też musi dawać liczby, bo umówmy się, możesz pokazywać, możesz czarować, ale gdy z tego czarowania nic nie ma, no to jednak to też jest odbierane niekoniecznie w odpowiedni sposób. O tym też chyba przekonuje się chociażby Antony w tym momencie w Manchester United. Możesz czarować, możesz cudować, ale jeśli z tego nie ma asyst, nie ma z tego goli, a Antony na razie nie ma zbyt... No Rafinha, jak patrzymy w gole i asysty, dużo lepiej niż Antony. Dużo lepiej, dokładnie tak, ale właśnie nawiązuje do tego, że jeśli nie ma tego, no to później wręcz to zaczyna irytować. Te nieudane zagrania, a nawet udane, które są jednak gdzieś tam przekoloryzowane i trochę za bardzo pod publiczkę. Nawiązujesz. Trochę za bardzo pod publiczkę, więc to zaczyna drażnić kibiców i Rafinha, wydaje mi się, że też chyba do niego to dotarło, że mniej takich sztuczek, mniej cyrku, więcej liczb i to wyjdzie mu na dobre.
Ja powiem szczerze, że on liczbami jak najbardziej się broni. Gdybym miał dzisiaj z perspektywy tych 25 kolejek i całego sezonu FC Barcelony powiedzieć, czy to był transfer udany, to jak najbardziej, bo jednak przypomnijmy sobie moment. W zasadzie podejrzewam, że Barcelona planowała ten transfer, myśląc o tym, że Ousmane Dembele nie będzie w klubie. Dopiero reakcja Xavi i relacja Xavi, Ousmane Dembele i jednak postawienie na tego piłkarza, pomimo braku podpisania nowej umowy, przedłużenia tego kontraktu, Xavi sprzeciwił się klubowi, że wcale nie zamierza odsuwać go od składu, to spowodowało, że ta liczba ofert i konkurencyjność ich też nie była na tyle atrakcyjna, że de facto Dembele został. I teraz mam wrażenie, że piłkarze dzielą się na dwie grupy. Takich, którzy uwielbiają rywalizację, takich, którzy chcą, aby ktoś na nich cały czas naciskał, żeby ten oddech czuli na plecach, i na takich, którzy po prostu potrzebują pewności ze strony trenera. I ta kontuzja Ousmane Dembele dla Rafini przyszła w najlepszym momencie, bo on dostał pewność gry na swojej ulubionej pozycji. Według mnie to jest zawodnik o takiej konstrukcji psychicznej, pomimo tego, że to jest piłkarz z kraju kawy, piłkarz, który charakteryzuje nam się z tym, że przecież poznał Ronaldinho na jednej z imprez, kiedy jego tata grał w takiej bardzo znanej brazylijskiej kapeli muzycznej i Ronaldinho ich zaprosił po prostu na swoje urodziny. Mały Rafinha nie miał co ze sobą zrobić, ojciec nie miał dla niego opieki, więc po prostu go zabrał ze sobą na tę imprezę do Ronaldinho. To jest jego wielki idol, ale to jest zupełnie inny charakter piłkarza. To jest zawodnik, który nawet na jednej z konferencji prasowych, chyba przed meczem z Manchesterem United, tym, który odbywał się na Camp Nou, mówił o tym, że on musiał się przyzwyczaić do tych nowych warunków, do wielkości klubu, do ilości komentarzy, do ilości tego całego szumu wokół piłkarza FC Barcelony. To pokazuje, że to jest człowiek wrażliwy, że to jest człowiek, który po prostu potrzebuje takiego zapewnienia ze strony trenera, że ty jesteś moim podstawowym zawodnikiem, będziesz grał i wtedy on będzie się w stanie odpłacać. Stąd moje wrażenie jest takie, że te momenty, kiedy on chce je jak najbardziej wykorzystać, żeby mieć jak najwięcej liczb, żeby mieć jak najwięcej argumentów, nie do końca zawsze się wiążą z tą dobrą decyzją dla drużyny, ale dzisiaj to jest zawodnik, który przede wszystkim wygrywa dla Barcelony mecze. Jeszcze jedno zdanie a propos tego meczu, żebyśmy mogli to fajnie klamrą zamknąć. To było świetne spotkanie do 60 minuty. Dlaczego? Dlatego, że Atletik postawił niesamowicie trudne warunki. Grał często wysokim pressingiem. Każde podanie Barcelony w tył, mam wrażenie, że Marc-André ter Stegen miał więcej kontaktów, na pewno miał więcej kontaktów niż Robert Lewandowski przez całe spotkanie, bo Barca często musiała do niego zagrywać piłkę, żeby zmieniać stronę gry, żeby się przesuwać, bo każde podanie Barcelony w tył to było kilka metrów w Atletiku w kierunku bramki przeciwnika. Te przestrzenie były zamykane, ta agresja była widoczna w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Natomiast od 60 minuty niestety odcięło im prąd i to spowodowało, że Barcelona przejęła w tym spotkaniu inicjatywę, ale pamiętajmy, Barca wytrzymała ten wysoki pressing ze strony Atletiku, bo Marcin podkreślał, jak Nuevo San Mames jest trudnym obiektem do tego, żeby zdobywać tam punkty, i to jest kolejny mecz, który według mnie może być najważniejszy w kontekście tego mistrzostwa, bo patrząc na dysproporcje w składzie Barcelony, biorąc pod uwagę, że Araujo był zawieszony za kartki, Pedri kontuzjowany, Dembele nie ma, Robert Lewandowski wraca po kontuzji, to jest naprawdę niesamowicie ważne zwycięstwo. Te trzy punkty ważą więcej niż tylko zwykła wygrana w lidze, bo one powodują, że przystępujesz do klasyku z nastawieniem dalej dużej przewagi i w zasadzie w tym klasyku już możesz definitywnie zamknąć temat Mistrzostwa Hiszpanii. Skoro mówiłeś o kontaktach z piłką, na szybko sprawdziłem, 45 Robert Lewandowski, Ter Stegen 58. Więc... Nie pomyliłem się, jest. Nie było tutaj błędu, natomiast sporo wspominaliście o liczbach. Jeśli chodzi o liczby, to my chcielibyśmy zacząć większą liczbę łapek w górę, więc apelujemy o to bardzo. A jeśli chodzi o Ligę Hiszpańską, no to tu też wywołaliście już ten temat, ty zresztą lecisz do Barcelony już całkiem niedługo. Real Madrid, Barcelona, El Clasico w niedzielę wieczorem. Real grał w tym tygodniu w sobotę, wygrał 3-1 ze Espanyolem. Wszystko to się zaczęło od gola Joselu, potem zwycięstwo ostatecznie Realu 3-1. Gdybyście mieli tak porównać, na jakim etapie teraz jest Real, na jakim etapie jest Barcelona. Real ma jeszcze rewanż w środę w Lidze Mistrzów po zwycięstwie wysokim z Liverpoolem na wyjeździe, więc na ten moment wydaje się, że to jest taka sprawa po prostu do zamknięcia, ale też różne cuda działy się w Lidze Mistrzów, ale właśnie jak tak na tydzień, w zasadzie na 6 dni przed El Clasico widzicie Real i do tego Barcelona. Moim zdaniem kluczowe tutaj będą dwie rzeczy. W Realu wraca Benzema, już teraz trenował zespołem, no jeszcze nie był gotowy do grania, ale na El Clasico najprawdopodobniej będzie. A po stronie Barcelony wróci Pedri. Z tego co czytałem, to szykowany jest właśnie na El Clasico już do grania. Więc dwie bardzo ważne postaci dla jednego i dla drugiego zespołu. Wydaje mi się jednak, że Barcelona jest na takim etapie, że po prostu te 9 punktów przewagi powodują, że tam nie ma żadnego ciśnienia, żadnej presji, i patrząc na to, jak grała ostatnio na ten pragmatyczny właśnie sposób grania, to może być taki mecz właśnie, że Barcelona po prostu skupi się na tym, żeby te
tego meczu nie przegrać, skupi się na dobrej defensywie, która ostatnio wychodzi bardzo, bardzo dobrze i to będzie takie granie. Ja bym się jakichś wielkich fajerwerków w tym meczu nie spodziewał, a Real cóż, no Real też wydaje mi się, że jednak te 9 punktów, owszem, tam jest gen zwycięstwa i tam będą grali do samego końca, do momentu, kiedy ta matematyczna możliwość zwycięstwa w mistrzostwach, o mistrzostwo Hiszpanii będzie możliwa, ale jednak wydaje mi się, że Real być może bardziej w głowie ma w tym momencie Ligę Mistrzów i to, żeby awansować. No zobaczymy, co się wydarzy jeszcze po drodze w meczu z Liverpoolem, chociaż nie wydaje mi się, żeby The Reds, zwłaszcza w takiej dyspozycji jak w ostatnim meczu z Bournemouth, byli w stanie cokolwiek uszczknąć na Santiago Bernabeu, ale wydaje mi się, że Real będzie skoncentrowany teraz w najbliższym czasie na tym, żeby właśnie przepchnąć sobie spokojnie tę Ligę Mistrzów i jak najdalej, myślę, że oni celują po prostu w wygranie Ligi Mistrzów. I to będzie główny cel, tak mi się wydaje, na ten sezon. A Liga, no cóż, jeśli uda się wygrać z Barceloną, to pewnie gdzieś tam lampka z taką nadzieją jeszcze będzie się świeciła, aczkolwiek wydaje mi się, że Barcelona z tym swoim pragmatyzmem już tego po prostu nie wypuści. Myślę, że każdy zespół ma jakieś swoje delikatne problemy. To, co powiedział Marcin, zaczynając od gości tego spotkania, czyli Real Madryt. Przede wszystkim pozycja lewego obrońcy. Jednak zwróćmy uwagę na to, że Mendy po 8 meczach nieobecności wróci do składu najprawdopodobniej na mecz z Liverpoolem. Czy zagra w klasyku na lewej obronie? Nacho lub Eduardo Camavinga to są ewentualne postaci, które mogą na tej pozycji się znaleźć. A Camavinga średnio. I dużo mówiliśmy o Rafinhi, który będzie być może grał na prawej stronie, jeżeli chodzi o FC Barcelonę. Więc tutaj by ci się przydał klasyczny obrońca, więc samo przez się wychodzi nam, że na tej pozycji zagra Nacho, zawodnik, który zazwyczaj nie zawodzi, no ale to nie jest pierwszy wybór Carlo Ancelottiego. Jeżeli chodzi o zestawienie FC Barcelony, to jeszcze kluczem będzie to, że wróci do składu Araujo. Zobaczymy, co wymyśli Xavi względem Viniciusa, to doskonale wiemy, bo pewnie zagra Araujo na prawej obronie, natomiast co wymyśli Carlo Ancelotti względem tego, co się zazwyczaj działo, kiedy właśnie na Araujo grał Vinicius i kiedy ta gra wyglądała fatalnie z jego strony w ostatnich spotkaniach. Potrafił sobie Araujo schować Viniciusa do kieszeni i nawet gdy gdzieś tam wracał do domu, to pewnie go dopiero wyjmował razem z kluczami i z innymi rzeczami, bo dlaczego nawiązuje do Viniciusa? Kiedy nie ma Benzemy, to w zasadzie ten mecz ze Spaniolem główne akcenty ofensywne były skoncentrowane tylko na Viniciusie. Zaczął się ten mecz dla nich bardzo źle, bo Joselu nomen omen, piłkarz, który przecież grał w Realu Madryt, piłkarz, który w Realu Madryt Castilla się wychowywał, piłkarz, który jest napastnikiem z największą liczbą goli hiszpańskim napastnikiem w rozgrywkach La Liga. Zawodnik, który naprawdę według mnie byłby takim fajnym backupem dla Karima Benzemy. Nie wiem, czy by taką rolę akceptował, aczkolwiek by się na pewno przydał. Świetnie radzi sobie w pojedynkach, silny, dobra lewa noga. Ale jednak pamiętajmy o tym, że Vinicius będzie potrzebował wsparcia, tym bardziej jak ma go kryć Araujo. To będzie fajny mecz, jest to truizm, że w tych spotkaniach nigdy nie można patrzeć na tabelę i ta różnica jest duża, ale mam takie wrażenie, że po prostu to będzie mecz ostatniej szansy dla Realu Madryt, żeby próbować jeszcze podłączyć do życia się w lidze hiszpańskiej. Co do Ligi Mistrzów, powiem szczerze, że ja tego meczu się trochę obawiam. Liverpool jest niestabilny niesamowicie. Może zagrać dobre spotkanie, może rozpocząć ten mecz i wejść w tę rywalizację z wysokiego C. Aczkolwiek z drugiej strony możemy powiedzieć, że Real potrafi też takie mecze przede wszystkim na Santiago Bernabeu sobie kontrolować. Więc zobaczymy, jak ta rywalizacja się ułoży. Ja bym jeszcze nie mówił, że to jest zamknięty mecz. Oczywiście dalej trzymam się swojego zdania, że to Królewscy przejdą dalej, jak tu podczas jednego z programów gdzieś to padło z moich ust jeszcze przed tym pierwszym spotkaniem, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawy mecz. Było wytykane, jak 2-0 prowadził Liverpool już. Tak? Już mi ktoś to wytykał? No, gdzieś widziałem. A, okej. Okay, to... Ale nie, ale wiem, czy nie, jaki... nie, wiem, czy nie było kasowane potem. A te osoby się później odzywały? Czy dosyć sytuacja się zmieniła, więc... A, okej, okay, mogło być różnie. Wydaje mi się, że tam szybki delay poszedł. Wiesz? Natomiast ja cały czas jeszcze jestem autorem tych słów, że Liverpool skończy w czwórce. Pewnie przejdziemy do Premier League, więc się tego trzymam. Różnica na razie się robi coraz większa. Ale wracając jeszcze do Realu Madryt, Real miał swoje problemy przed spotkaniem ze Spaniolem. No przecież 3 ostatnie spotkania to tylko jeden gol. Carlo Ancelotti utyskiwał na konferencji prasowej. Mało strzelamy, brakuje nam dynamiki w przejściach, że to nie jest ta sama drużyna i jeżeli w 3 ostatnich meczach strzelaliśmy tylko jednego gola i to po stałym fragmencie gry i strzelał go Alvaro Rodriguez w starciu z Atletico, derbowym z Atleti, no to jest jakiś sygnał, że w tej drużynie dzieje się coś niedobrego. Karim Benzema, bo to jest ostatnie zdanie na temat tego meczu i oddaję głos, po raz 8 nie wystąpił ze względu na problemy zdrowotne. W 3 ostatnich sezonach miał 7 takich opuszczonych spotkań, więc to pokazuje, jak duży problem
jest z Francuzem, jeżeli chodzi o jego dyspozycję, bo jak sobie popatrzymy na jego liczby, to statystyki na 90 minut ma bardzo dobre. Natomiast tych spotkań jest mało, bo to już 14 chyba opuszczony mecz w tym sezonie przez Benzemę ze względu na właśnie problemy zdrowotne, bo czasem jest to prewencja, czasem jest to odpoczynek, tak jak powiedział Marcin, bo Benzema jest dzisiaj na takim etapie i na takie relacje z Karimem Benzemą, z Carlo Ancelottim, że konsultują sobie to, w których spotkaniach ma zagrać, a w których spotkaniach powinien odpocząć, co nie do końca się Włochowi podobało. Natomiast jak popatrzymy sobie na to, że tych meczów po prostu jest tak mało, no to jest to jakiś problem w kontekście tego chociażby świetnego sezonu Benzemy w poprzednich rozgrywkach. A tak patrząc w tabelę, czyli te 9 punktów straty Realu do Barcelony, to spodziewacie się, że to będzie taki mecz, w którym no, tylko zwycięstwo de facto troszkę jeszcze może podłącza z jakąś taką drobną nadzieją Real do walki o mistrzostwo, że to Real bardzo ruszy na Camp Nou i że to tak naprawdę oni przede wszystkim będą zdeterminowani do tego, żeby wygrać, no bo jeśli nie wygrają, no to nawet remis 9 punktów, biorąc pod uwagę, ile spotkań zostało, jak rzadko przegrywa Barcelona, jak mało goli traci, no to już w zasadzie będzie nawet remis pewnie takim przyklepaniem mistrzostwa przez Barcelonę. No dla mnie absolutnie tak. Tutaj tak jak powiedział Maciek, zresztą ja też chwilę wcześniej, że to jest dla Realu ostatni moment, żeby w ogóle wlać jakąkolwiek nadzieję w serduszka swoich kibiców, bo 9 punktów przy tak grającej Barcelonie, tak skutecznie przede wszystkim grającej i tak dobrze broniącej Barcelonie, no to jest przewaga praktycznie nie do odrobienia. Jedyny moment to jest właśnie ten mecz. Gdyby udało się Realowi wygrać, to byłoby 6 punktów i na pewno taka fala entuzjazmu gdzieś by jeszcze została wlana, a być może Barcelona trochę ta pewność gdzieś mogłaby być zachwiana w kontekście kolejnych spotkań, ale nie wydaje mi się. Barcelona zagra sobie pewnie spokojnie, bo nic nie musi, to Real musi w tym meczu zaatakować, zaryzykować. Ja widzę to raczej w takim spokojnym tonie, że Barcelona spokojnie podejdzie do tego spotkania, Real będzie musiał, Barcelona będzie czekała na swój moment. Absolutnie dla mnie, tylko jeszcze się włączę, mecz ostatniej szansy dla Realu w kontekście tabeli, ale nie podejrzewam, że Real Madryt w jakiś szalony sposób od pierwszej minuty ruszy wysokim pressingiem. To raczej Barcelona będzie dyktowała warunki, Barcelona będzie posiadała piłkę i to będzie odpowiadało Realowi Madryt. Real Madryt będzie czekał na swoje momenty przejściowe, będzie czekał, aby doskoczyć w tym najbardziej odpowiednim momencie, jak chociażby wczoraj próbował robić to Atletik, kiedy zakładali pressing na Sergio Busquetsie i kilka razy próbowali wyjść z tymi kontratakami. Nawet raz im się to udało. Później gol anulowany przez VAR i chyba słusznie, bo o tej kontrowersji nie rozmawialiśmy, ale przecież jest tam dotknięcie piłki ręką. Można ewentualnie wyciągać jakieś fragmenty dotyczące tego, jak długo ta akcja się jeszcze po tym dotknięciu rozwijała, tak? Czy to był ten bezpośredni kontakt przy zdobyciu bramki, czy nie. Aczkolwiek no, jest ewidentny kontakt dłoni z piłką Ikera Muniaina, więc tutaj nie mamy o czym w ogóle dyskutować. Ale mam takie wrażenie, że Real po prostu podejdzie do tego meczu z chęcią gry z kontry i to będzie im pasować, a Barcelona będzie w tym układzie pomocnikami, jeśli Pedri wróci, kontrolować grę i stąd uważam, że będzie to fajny mecz, bo to bardziej będzie mi przypominał taki mecz troszkę pucharowy z perspektywy Realu Madryt, jeżeli chodzi o to, że jest to, zakładajmy, dwumecz i to jest mecz, który ty musisz po prostu wygrać, żeby przejść dalej w tych rozgrywkach, a w zasadzie, żeby zachować życie w rozgrywkach La Ligi. Dobrze, to przejdźmy sobie teraz w takim razie do wątków angielskich, które też już Marcin wywoływał. Myślę, że na pierwszy ogień jednak zanim Liverpool, to co się wydarzyło wczoraj w Londynie, konkretnie na Craven Cottage, bo Arsenal przystępował do tego meczu mając 2 punkty przewagi po zwycięstwie z kolei sobotniej Manchesteru City, ale nie po raz pierwszy w tym sezonie presję wytrzymał i popis szczególnie w pierwszej połowie takiego futbolu efektownego, szybkiego i pewne zwycięstwo. 3-0, cały czas jest ten dystans utrzymany pomiędzy Arsenalem i City na korzyść Arsenalu 5-punktowy. Tak, no pierwsza połowa to w ogóle był koncert. To jak Arsenal grał, z jaką swobodą i polotem, to myślę, że to tak gra mistrz po prostu, tak gra mistrz Anglii. Trochę mnie rozczarowało Fulham w tym meczu, bo jednak to jest zespół, który w tym sezonie no, pokazuje się z bardzo dobrej strony. To jest, przypomnijmy, przecież Beniaminek, a jest bardzo wysoko w tabeli. Nawet gdzieś tam majaczą jakieś szanse na europejskie puchary, chociaż to takie bardziej majaki, nie patrząc na to. Nie mówię o Mateuszu teraz, nie nawiązuję do Matiego. Pozdrawiamy serdecznie. Oczywiście. Absolutnie, pozdrawiamy. Więc to Fulham wydawało mi się, że postawi jednak, no, mocniej się postawi Arsenalowi, zwłaszcza, że grali u siebie, ale jednak Arsenal pokazał, że no, jak
tylko dasz możliwość jakąkolwiek do rozpędzenia się, do pogrania w swoją grę, to po prostu nie ma możliwości, on nie ma szans. Na takich piłkarzy, których ma do dyspozycji Arteta, w jakiej oni są formie, poszczególni gracze, no to nie ma możliwości. Jak nie wyjdziesz z taką 200% determinacją, jak nie będziesz chciał wręcz tam zagryźć, nie dać nawet momentu na spokojne pogranie piłką, to jak masz chociażby tą trójkę, Martinelli, Odegaard, każdy z nich już po 10, przynajmniej 10 goli. Tak, Saka, do tego Trossard, przecież fantastyczny transfer, doskonale się wprowadził do zespołu. Wczoraj 3 asysty przecież reprezentanta Belgii. Odegaard znowu, mam wrażenie, wraca do takiej swojej naprawdę optymalnej dyspozycji. Wczoraj bardzo ładna bramka. Druga połowa, tak na dobrą sprawę, to już po prostu takie było na dogranie. Było te 3-0, zdjęli sobie spokojnie nogę z gazu i te 3-0 dowieźli. Więc Arsenal idzie po swoje, mam wrażenie, i dowiezie to swoje. I grając w ten sposób, myślę, że tutaj akurat jest trochę sytuacja odwrotna niż w Barcelonie, bo Arsenal bardzo dobrze broni, mało traci, ale też świetnie gra do przodu. I tutaj ta maszynka Artety naprawdę, jak jest naoliwiona, jak ma dzień. Chociaż akurat ta defensywa w ostatnich tygodniach była takim drobnym kłopotem, tak? Bo dwa gole ze Sportingiem, dwa przeciwko Bournemouth. Drobnym, no tak, ale to jakby to mówimy o innej sytuacji. No to jest mecz, gdzie było dużo zmian, gdzie debiutował Kiwior, gdzie był w bramce ktoś zupełnie inny. Więc to jest mecz taki, który jednak gdzieś tam poza margines bym wyciągnął. I wydaje mi się, że Arsenal po prostu ma wszystkie argumenty tak na dobrą sprawę. Jak przeanalizujemy poszczególne pozycje poszczególnych piłkarzy, w jakiej są formie, to mamy liderów w każdej formacji, mamy zawodników, którzy są czasami momentami w życiowej formie. I tam nie widzę za bardzo argumentów do tego, żeby ten Arsenal jakoś jeszcze mógł to wypuścić. Nawet jest taki kontrast pomiędzy zwycięstwem Manchesteru City w sobotę, chociażby, a Arsenalu w niedzielę. Chociażby tak. No City jest niestety z punktu widzenia kibiców Pepa Guardioli i tego zespołu. No City owszem, no ten mecz ostatni przepchnęło, ale przepchnęło no tak naprawdę mocno przepchnęło. To nie był dobry mecz Manchesteru i gdzieś ta drużyna zgubiła. Wydaje mi się, że chyba to kluczowe jest to, o czym też dosyć często się powtarza w kontekście tego zespołu i o czym mówi Guardiola też dosyć często, że nie ma tego głodu już w tej drużynie, że być może pora jest na jakieś większe zmiany i od następnego sezonu poszukać znowu tego ognia, tej iskry i tego głodu zwycięstwa, a ten głód jest w Arsenalu i to widzimy praktycznie na każdym kroku. Jest taka radość z gry, jest chemia, jest świetna atmosfera w zespole. No tam naprawdę wszystko gra i ciężko się naprawdę do czegokolwiek na ten moment przyczepić. Arsenal, Liverpool, Manchester, United, City, to wszystko jest ważne, ale panowie, według mnie najważniejszym wydarzeniem tego weekendu był jednak program Match of the Day, który się nie odbył na antenie BBC. Od 1964 roku po raz pierwszy sytuacja miała miejsce. Ja przyznam szczerze, że jestem wielkim fanem tego programu. Uważam, że jest w genialny sposób przedstawiany i dla mnie to jest pozycja obowiązkowa sobota i niedziela. Teraz były tylko highlightsy w takiej bardzo okrojonej wersji, nawet bez komentarza, czyli wiemy, że ta sytuacja, zaangażował Gary Lineker. Ja nie oceniam w ogóle politycznego kontekstu tej sytuacji, tylko po prostu mówię o wydarzeniu, które miało miejsce i według mnie, które przejdzie też do pewnego rodzaju historii futbolu, angielskiego futbolu, bo jednak BBC to jest otwarta antena, to jest program, który trwa bardzo długo. Wiemy, że solidarnie z Garym Linekerem, Ian Wright i Alan Shearer też taką samą decyzję. Ty wspominasz o komentatorach. No wyglądało to dziwnie. Brak analiz, brak wywiadów. Ja byłem, że tak powiem, rozgoryczony tym, co zobaczyłem, że tego podsumowania genialnego nie ma. Tym bardziej, że tak wiele się działo. Liverpool traci punkty, Manchester City wygrywa, ale w kwestionowany sposób, tak jak mówicie. Ale wracając do Artety, bo od tego... To jeszcze wyszliśmy... tylko jak mówisz o Match of the Day, to z takim... Jakby ta sytuacja była tak rzadka i niespotykana, że 500 tysięcy ludzi więcej średnio obejrzało Match of the Day niż zwykle, chcąc pewnie zobaczyć, jaka będzie reakcja, tak? Natomiast no to były tylko gołe skróty, gołe highlights i później od razu w ramówkę wszedł jakiś film, już nawet nie pamiętam jaki. Natomiast wracając do walki o mistrzostwo Anglii, powiem wam szczerze, że ja oglądając mecz, który odbył się pomiędzy Manchesterem City a Arsenalem w lidze w środku tygodnia, oczywiście wtedy Manchester City pokazał wyższość nad Arsenalem, jeżeli chodzi o jakość kadry, o doświadczenie piłkarzy, o być może doświadczenie trenera, bo zaraz wrócę jeszcze do Pepa Guardioli. Zauważyłem wtedy jeden element, który
dał mi do myślenia w kontekście Arsenalu, że oni tę ligę wygrają. Ja cały czas byłem osobą, która twierdziła, że City wygra rozgrywki w Premier League, a w pewnym momencie nawet w tym twiście było to bliżej i bardziej prawdopodobne aniżeli teraz, bo ta różnica jest troszeczkę większa, ale co wtedy zobaczyłem? Drużyna Artety, nawet kiedy im coś nie wychodziło, z każdych ust, z każdego spojrzenia, z nastawienia mowy ciała, był taki pozytywny przekaz. Oni się nawzajem wspierali. Oni pokazywali, że dobra, straciliśmy bramkę, ale gramy dalej. I to samo zobaczyłem wczoraj, w momencie, kiedy strzelają pierwszego gola, który jest anulowany przez VAR i właśnie Mikel Arteta, który na naszym ledzie się znajduje, pokazuje: panowie, dalej, zaraz ta następna sytuacja przyjdzie. Kolejna okazja będzie. My jesteśmy pewni tego, że takie mecze, właśnie grając z Fulham, będzie w stanie Arsenal wygrywać. I mam takie wrażenie, że nastawienie w Arsenalu jest takie. Może dzisiaj nie jesteśmy zespołem, który w tym decydującym momencie ogra Manchester City. Może nawet gdyby przyszło do grania z Man United, abstrahuję już od tych wyników, które miały miejsce, tylko mam na myśli te najmocniejsze zespoły, te najbardziej doświadczone, te, które troszeczkę więcej w ostatnich latach wygrywały, to moja opinia jest taka, że Arsenal przyjął taką tezę. My ligę wygramy, pokonując wszystkich tych, którzy są zdecydowanie od nas słabsi, będziemy regularni, będziemy się rozwijać i dzisiaj nie jesteśmy na równi może z Manchesterem City, ale tą regularnością spowodujemy, że za chwilę będziemy, a tę ligę wygramy dlatego, że właśnie rozgrywki ligowe się po prostu wygrywa tą ciągłością, to momentum, które ma Arsenal, pokazuje, że nie jest w stanie nic ich załamać, nawet kiedy dochodzi do takiego bezpośredniego starcia. Wielu trenerów by budowało taką pewność siebie zespołu: okej, doszliśmy do tego momentu, to musimy pokazać, że jesteśmy od nich lepsi. A mam wrażenie, że Arsenal buduje się tym, że my każdym kolejnym meczem w taki sposób bardzo pracowity i dzień po dniu, partido a partido, jak to mówi Cholo Simeone, jesteśmy w stanie się rozwijać i ta drużyna się niesamowicie rozwija, bo jak wczoraj sobie patrzyłem na to doskonałe połączenie w ataku, w zasadzie nie wiedziałem, kto grał na lewej stronie, kto grał na środku ataku, czy to był Martinelli, czy to był Trossard, oni się wymieniali. Kiedy Trossard został, Martinelli wracał, bronił, odbierał piłkę, później znów wchodził na pozycję napastnika i ta współpraca wyglądała świetnie. I Martin Odegaard, to jest też nazwisko, które już wymienił Marcin. No ten moment, kiedy doskonale czyta to, że to będzie fryzjerek w wykonaniu obrońcy Fulham, że ta piłka przejdzie mu nad głową, on sobie przyjmuje, już to udo jest rozluźnione, piłeczka mu spada na nogę idealnie i strzela. Kontakt, to jest coś pięknego do oglądania. I Bukayo Saka, bo powiem wam szczerze, że jak zerkałem też na debiut Kuby Kiwiora w tym starciu ze Sportingiem i analizowałem tę jedenastkę, którą widzieliśmy wtedy na tle Sportingu, to Saka jest takim gościem, który jak dostaje piłkę, to wiesz, że w każdym momencie jest w stanie zrobić coś decydującego, jest w stanie wygrać pojedynek, strzelić, ściąć do środka, zagrać otwierające podanie, to wydaje mi się, że to jest naprawdę Arsenalu świetny. W tym sezonie nie miał więcej. Skąd Saka właśnie ze Sportingiem. To była niesamowita różnica w kontekście jakości. Jak patrzysz na tego zawodnika, to naprawdę jest to czysta przyjemność. No popatrzcie też, jak jest kontrast teraz, jak chwalicie Trossarda. Przecież to nie Trossard był pierwszym wyborem, tylko miał być Michał Mudryk i to za dużo bimbajonu więcej, spokojnie można powiedzieć, a tu ostatecznie kupiony jednak Trossard i to też jest taki transfer, może nie był to transfer najgłośniejszy, ale okazuje się, że na boisku, przynajmniej na tym etapie, bo oczywiście nie wiem, jak się kariera Mudryka potoczy w Chelsea, ale tu i teraz, w tym sezonie, w tej drugiej części sezonu, no to Trossard daje dużo więcej niż Mudryk w Chelsea. Tak, no to znaczy, to może trochę jest przypadku rzeczywiście, bo nie tak to miało wyglądać, ale generalnie jak popatrzymy na te transfery zimowe Arsenalu, to są takie transfery właśnie na tu i teraz, które mają absolutnie, już nawet być może bez wybiegania gdzieś tam w jakąś dalszą przyszłość, ale na tu i teraz mają pomóc zdobyć mistrzostwo, bo takim transferem jest właśnie Trossard, takim transferem jest chociażby Jorginho, a co do Trossarda, no to jest piłkarz, który no po prostu zna realia, był sprawdzony na angielskich boiskach i nie kupowałeś kota w worku, to był sprawdzony gość, mało tego, gość, który ten sezon ma bardzo dobry, nie mówię teraz o tym wejściu do Arsenalu, tylko w ogóle, bo pamiętamy przecież jak prezentował się w reprezentacji Belgii, jak grał wcześniej na początku sezonu w lidze, więc to był pewniak. Po prostu kwestia była tego, jak się wpasuje do zespołu, a wpasował się bardzo szybko i bardzo dobrze, więc Arsenal nie dość, że jest w znakomitej formie, to jeszcze jest wzmocniony dobrymi, takimi mądrymi ruchami, bo też te zimowe to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, no chociażby Zinchenko, Gabriel Jesus, który też to jest kolejny jakby pozytyw, wrócił teraz do grania po kontuzji, więc to są piłkarze, o których też już wielokrotnie mówiliśmy, dają ten gen zwycięstwa,
zwycięstwa, tą taką mentalność zwycięzców i to też się przekłada na zespół. Praktycznie w każdym spotkaniu widzimy, jak Zinchenko dyryguje, jak motywuje cały zespół przed praktycznie każdym meczem, a to jest gość, który dopiero co wszedł do zespołu. To jest nowa postać, a on tam się czuje jak szef. On po prostu dzieli, rządzi, motywuje, ustawia tych kolegów, więc no tam tak na dobrą sprawę masz wszystkie ogniwa do tego, żeby to mistrzostwo zdobyć i nie wydaje mi się, żeby cokolwiek tutaj złego się jeszcze mogło Arsenalowi wydarzyć. Jedno zdanie jeszcze na temat Trossarda, bo Maciek, ty jesteś osobą, która jest najbliżej Premier League. Arsenal chyba jeszcze jest bliski twojemu też sercu ze względu na upodobania kibicowskie. Jeżeli cię tutaj gdzieś wystawiłem, wystrzeliłem na czat, to przepraszam, ale czy nie masz takiego samego wrażenia jak ja, że w zasadzie od kiedy Trossard się pojawił w klubie, to na początku miał taką rolę, że dostawał szansę kilka minut, wchodził, połowa, później dopiero kiedy zagrał w podstawowym składzie i mam wrażenie, że każdym tym występem, każdymi tymi minutami pokazywał, że jest piłkarzem, który jest w stanie coś znieść. On był taki charakterystyczny dla tego Arsenalu, czyli z dnia na dzień stawał się coraz lepszy, coraz mocniejszy i nadszedł wreszcie moment, że ta podstawowa jedenastka została mu dana. Teraz bardzo ciekawa ta rywalizacja będzie z Gabrielem Jesusem, bo przecież wraca po kontuzji, ale ja bym jeszcze powiedział jedno nazwisko. Mam na myśli piłkarza, którego byłem zawsze wielkim fanem, nawet kiedy występował jeszcze w Atletico, czyli Thomas Partey, bo według mnie, pokaż mi swój środek pola, to powiem ci też, jaką jesteś drużyną. Jorginho jest niesamowitą wartością dodaną, bo to doświadczony piłkarz, bo może ci w tych trudnych momentach pomóc, bo przecież Arsenal ma chyba najmłodszą kadrę, jeżeli chodzi o wszystkie drużyny w Premier League. Kadrę wykorzystaną w trakcie tego sezonu. Chyba ciut młodsi, ale to jest kwestia tam 20. Ale mam na myśli piłkarzy, którzy zagrali. Wydaje mi się, że Arsenal jest pierwszy. Jeszcze w miarę w trakcie programu to chyba sprawdzę. Średnia podstawowej jedenastki Southampton. Natomiast... Nieważne, bo te wartości są w zasadzie identyczne. Natomiast dla mnie Thomas Partey jest tym piłkarzem, który kiedy jest zdrowy i kiedy jest w podstawowej jedenastce, to jest takim ryglem w środku pola, który daje ci niesamowity balans, bo ty masz tych graczy, którzy mogą wygrywać pojedynki, decydować, rozwiązywać sytuacje jeden na jednego, ale też musisz myśleć o tym, co się wydarzy, kiedy jesteś na połowie przeciwnika, grasz wysoko ustawioną linią obrony i stracisz piłkę, bo do takich sytuacji w trakcie meczu też dochodzi. Wczoraj partii najwięcej wygranych pojedynków, najwięcej odzyskanych piłek, najwięcej nawet dryblingów w Arsenalu, więc tak, dla mnie też cichy bohater. Wywołałeś mnie tu w sumie tak po stronie Arsenalu. Nie wiem, co miałbym dodać jeszcze. Wszystko w zasadzie powiedziałeś, ale na czacie pojawia się bardzo dużo pytań czy też sugestii o Jakubie Kiwiorze. Patrz, 25,1, przepraszam, że ci przerwę. Podsumowanie na dzień dzisiejszy. 25,1 to jest Southampton, 25,1 to jest Arsenal, czyli jesteśmy na równi. Tak. I ja miałem rację, i ty miałeś rację w tym poniedziałkowy poranek. To się bardzo wszyscy mamy rację, to jest naprawdę. Słuchamy. Tylko w meczykach. Nie, macie rację. Dziękuję. Jeśli chodzi o Kubę Kiwiorę, to na początek polecamy nie wierzyć w różne wpisy rozsyłane przez trollów na Twitterze, bo się można wkopać niesympatycznie. Sympatycznie. Natomiast jeśli już tak zupełnie poważnie, bo nie było Kuby Kiwiora też wczoraj na ławce rezerwowych, ale ja tak sobie patrzę na ławkę rezerwowych panowie Arsenalu, to jest tak, nie licząc bramkarza rezerwowego, bo wiadomo, że takowy musi być, to jest Gabriel Jesus, to jest Jorginho, Rhys Nelson, bohater sprzed tygodnia z meczu z Bournemouth, Emil Smith-Rowe, 10 goli w poprzednim sezonie, Kieran Tierney, Tomiyasu, Fabio Vieira, no i Rob Holding, czyli ewentualnie ktoś, za kogo mógłby skoczyć Kiwior, ale też Holding to jest człowiek, którego wielokrotnie wpuszcza w końcówkach meczów, i Mikel Arteta, taki człowiek, któremu pewnie dużo bardziej ufa, dużo bardziej sprawdzony. Wy jesteście zaskoczeni, tak patrząc na po prostu nazwiska na ławce rezerwowej, że nie było tam Kiwiora? No nie, nie możemy być zaskoczeni. No, oczywiście gdzieś tam z perspektywy kibica i Polaka, tak, kibica reprezentacji Polski i kibica powiedzmy samego Kiwiora, To przykro, tak? Gdzieś tam może być, że być może to też jakoś w jakiś sposób można połączyć z tym meczem ze Sportingiem, z tym nie najlepszym zachowaniem przy bramce, ale też no, chyba nie ma sensu jakoś specjalnie daleko idących wniosków wyciągać, bo jednak tak jak no, przytoczyłeś te nazwiska, no to w którym punkcie tak na dobrą sprawę Kiwior gdzieś może dać tych argumentów więcej, żeby posadzić kogoś innego, znaczy posadzić, jakby, żeby się nie załapał ktoś inny do kadry meczowej niż akurat Kiwior. Więc no Jakub po prostu musi się uzbroić w cierpliwość, mocno trenować, szlifować angielski i czekać na swój moment. No wiemy, że Arsenal to zespół, w którym jeśli dostajesz szansę, jeśli cię sprowadzają, no to nie po to, żeby zaraz się gdzieś tam odpalić, tak? To do tego przecież to jest piłkarz młody, perspektywiczny, więc tam na pewno pomysł jakiś jest na niego, a on po prostu musi cierpliwie czekać i robić swoje. No i chyba tylko tyle można tutaj doradzić, tak mi się wydaje. Według mnie to jest teraz jeden z ważniejszych momentów, jeżeli chodzi o Kubę Kiwiora. Nie dlatego, że ten debiut nie
nie był może wymarzony, bo wrócę do tych słów, które mówiłem o Artecie. Dla mnie Arteta jest trenerem, który patrzy nie na błędy piłkarzy i nie skreśla piłkarzy po błędach, tylko patrzy, jak oni reagują po tych błędach. Stąd te kolejne akcje, te kolejne momenty, te kolejne historie nadejdą i teraz jak po tym no, niezbyt najlepszym występie, nie chcę tutaj obwiniać Kubę Kiwiora za którąś z bramek, ta komunikacja z bramkarzem też nie wiemy, jak w zasadzie przebiegała, czy tam padł jakiś komunikat, czy nie. No nie był to wymarzony debiut. Chyba się wszyscy podpiszemy pod tym stwierdzeniem. I teraz jaka będzie jego reakcja na treningach? Jaka będzie jego reakcja w tej rywalizacji? Czy on pokaże, że pasuje DNA do Arsenalu pod kątem tego? My możemy popełniać błędy, ale wiemy, że te błędy popełniamy i dalej chcemy robić swoje i dalej chcemy w kolejnej sytuacji pokazać, że nawet ten błąd nie jest w stanie nas wybić z tego uderzenia, w którym się znajdujemy. Bo takim zespołem jest Arsenal. Arsenal stwarza jedną sytuację, jest minimalny, spalony, wie, że za chwilę stworzy kolejną i mam wrażenie, że Arteta jest trenerem, który bardzo zwraca uwagę na to, jak piłkarze reagują po takich niezbyt udanych momentach i czy są w stanie znów wejść na ten najwyższy poziom, odciąć to, co się wydarzyło i po prostu myśleć o tym, co dopiero może być przed nimi, że to jest taki menadżer, który zawsze będzie wspierał piłkarza, który zawsze będzie stał po jego stronie i wiedział, że błędy na boisku się popełnia, ale ważniejsze jest to, jak ty po tym błędzie zareagujesz i dla mnie dlatego uważam, że to jest taki moment, w którym Kuba Kiwior po prostu musi pokazać, że do tej drużyny pasuje i te szanse będą się pojawiać. Za to inny polski środkowy obrońca, Jan Bednarek, wczoraj w meczu z Manchesterem United na zero z tyłu jego drużyna. Generalnie, jeśli chodzi o granie na zero z tyłu, to sporo się w ostatnim czasie w Southampton poprawiło. Postrzegacie właśnie ten powrót Kiwiora, Bednarka do Southampton jako bardzo dobry ruch, bo jednak gra regularnie, też drużyna nadal w strefie spadkowej, ale jakieś takie podrygi, coś drgnęło. Tak. Są jakieś takie nadzieje na to, że może się utrzymają. Oczywiście ta walka pewnie w Premier League będzie utrzymanie trwała do końca, bo tam jest przynajmniej kilka klubów zamieszanych w to, żeby nie spaść. Ale sama gra Bednarka też wydaje się, że jest jakaś stabilizacja, jest powtarzalność, nie ma tylu błędów, nie ma takiego chaosu i wydaje się, że to zmierza w dobrym kierunku. Tak, myślę, że w ogóle to zmiana trenera, przyjście no, powierzenie sterów Rubenowi Sejesowi, młodemu trenerowi, ale jednak no, jest widoczny impuls, jest widoczna zmiana w postawie Southampton. Oczywiście wczoraj no nie można zapominać o tym, że od 34 minuty Manchester grał w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Casemiro. Od razu was też wywołam do oceny tej sytuacji, bo na czacie była prośba o to, jak właśnie oceniacie to wejście Casemiro. Czerwona dla mnie bez jakby tutaj pola do dyskusji, tak, no, z mojej perspektywy przynajmniej. Więc, ale to może nie, no, nie będzie to prywatne, ale bo komentowaliśmy mecz Chelsea w sobotę. Tak. O Jezus. I Andre Marin sędziował ten mecz. Tak. Nie dał czerwonej kartki za to wejście Felixa. Wiesz, kto był na warze i kto dał czerwoną za to wejście Casemiro? Andre Marin. Tak? O, proszę bardzo. Może chciał, wiesz, no nie wiem, jakoś się gdzieś trochę wybielić po tym swoim meczu. Znaczy on nie tyle dał czerwoną, co zawołał do monitora, bo tam chyba sędzia biegł i ostatecznie sam to ocenił, ale właśnie Andre Mariner za no, jakieś tam podobne wejście. Podejrzewam, że dotarło do niego co kilka nieprzychylnych komentarzy po jego pracy, bo faktycznie to, co wyprawiał Mariner w tym meczu, to wołało pomsta do nieba. No, ja nie wiem, nie potrafiłem sobie tego w żaden sposób wytłumaczyć, jak można popełnić tyle rażących, takich naprawdę poważnych błędów, jak w spotkaniu właśnie, które prowadził Mariner. Ale to na razie możemy zostawić, wróćmy na chwilę do Southampton. Jan Bednarek w wywiadzie u nas pomeczowym powiedział, że przyjście trenera spowodowało to, że gramy inaczej, gramy dużo bardziej agresywnie w odbiorze, ale generalnie cały zespół ma inne nastawienie, inny mental. Ta agresja w grze się przekłada na po prostu na taką skuteczniejszą defensywę przede wszystkim. Od tego trzeba zacząć i o tym powiedzieć, bo mówimy o kontekście Janka Bednarka. I to rzeczywiście widać. To widać, że to Southampton już nie jest takie pasywne, nie przygląda się nawet samej grze Bednarka, bo też można, ja takie dosyć często odnosiłem wrażenie, że Bednarek był za często zbyt pasywny, za daleko od rywala, czekał nie wiadomo na co, bez reakcji, a teraz jest zupełnie inaczej. To wszystko wygląda zupełnie inaczej, nie tylko jeśli chodzi właśnie o Bednarka, ale generalnie o całe Southampton. I stąd jest ten podryk taki, o którym tutaj powiedzieliśmy, że coś drgnęło i coś rzeczywiście i ta nadzieja na uratowanie ligi myślę, że została przywrócona. I w takie też tony uderza Sejes. I też o tym mówił Bednarek, że oprócz tego, że zmieniło się takie podejście nasze do gry, czyli to, czego wymaga trener, czyli takiej właśnie agresji, do skoku, trochę większego ryzyka, to plus on cały czas ich pompuje, cały czas ich buduje,
powodując to, żeby ta wiara we własne możliwości, wiara we własne możliwości i umiejętności cały czas rosła, żeby to, tam nie było żadnej wątpliwości w to, że my jesteśmy na poziomie Premier League, że nam się uda uratować ligowy byt. No i to rzeczywiście widać, ten mental rośnie wśród piłkarzy, ta agresja, to przejawia się właśnie na tę agresję w grze. No i to Southampton faktycznie, myślę, że jest szansa na to, żeby to się uratowało i jest i przy okazji też bardzo dobrze właśnie a propos tego, co powiedziałeś, czyli ten transfer w zasadzie i powrót do grania, no stawia na Bednarka przynajmniej na ten moment. No i to też procentuje w postaci tego, że widzimy, że Bednarek gra coraz pewniej. Gra kolejne spotkania po 90 minut, no i w kontekście reprezentacji Polski i problemów, jakie mamy teraz w drużynie, no to jest, nie wiem, no, chyba jedyny pewniak tak naprawdę, jedyny grający środkowy obrońca na ten moment, więc no nic, tylko przyklasnąć i aby tak dalej. Ja myślę, że minuty to jest rzecz najważniejsza. No jednak w całym tym zamieszaniu wokół Janka Bednarka to dużo się mówiło o tym, że ta każda kolejna zmiana to jednak cię oddala od boiska i tak jak powiedział Marcin, nasza reprezentacja ma problem, jeżeli chodzi o regularność, o to, żeby co tydzień występować, o to, żeby rywalizować. Ja przyznam szczerze, że nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Jana Bednarka, bo u mnie te proporcje u niego w zachowaniach takich stricte klasycznych dla obrońcy, czyli właśnie umiejętność gry w kontakcie, pojedynki i ta agresja w pozytywnym znaczeniu tego słowa, o której mówił troszeczkę Marcin, była zdecydowanie mniejsza, aniżeli te całe dodatkowe rzeczy, które są dla obrońców istotne, czyli wyprowadzenie piłki, czyli ta dobra prezencja, czyli udział w kreowaniu akcji, w budowaniu od własnego pola karnego. No teraz, kiedy Southampton będzie walczyło o utrzymanie, to podejrzewam, że zbyt wielu takich momentów nie będziesz miał, a właśnie będziesz mógł się rozwijać w tych aspektach, kiedy musisz bronić, kiedy musisz często być zepchnięty bliżej własnego pola karnego. Tutaj sytuacja w konkretnym spotkaniu, o którym rozmawiamy, się sama wyklarowała ze względu na grę w przewadze i to już powoduje, że ta rywalizacja wygląda nieco inaczej, więc jeżeli gra, to jak największy pozytyw, a te występy no, są takie, że w zasadzie nie ma się do czego przyczepić, a jeżeli mówimy o obrońcach, którzy zagrali pozytywnie, no to zazwyczaj nie popełnili błędów. To wszystko, co jest dodatkowe, to jest tylko wartość dodatnia i myślę, że to jest najważniejsze w kontekście Jana Bednarka, że wreszcie zaczął regularnie grać, tylko ja mam takie wrażenie, że on dalej jest takim obrońcą, który jest tym drugim do środkowego, który będzie takim liderem, że Jan Bednarek nie jest jeszcze postacią, na której można budować całą defensywę, nie ze względu na jego umiejętności, tylko też ze względu na takie cechy przywódcze, aczkolwiek ta jego rola w trakcie ostatniego dużego turnieju naszej reprezentacji, co można było chociażby zaobserwować w materiałach Łączy nas piłka, kiedy nie był podstawową postacią, kiedy znajdował się w tej drużynie, a był aktywny, jeżeli chodzi o to życie szatni, to też może sugerować, że się jako piłkarz rozwija i przede wszystkim dojrzewa i myślę, że gra o utrzymanie w Premier League to też jest takie doświadczenie, którego nigdzie nie można kupić. To jest doświadczenie, kiedy to zagranie piłki i każde podanie to jest z innym obciążeniem psychicznym, aniżeli masz to miejsce grając sobie gdzieś tam w środkowej strefie tabeli. To jeszcze tylko zacytuję tutaj z wpisu Tomasza Wodarczyka statystyki z meczu z United. 4-5 wygranych pojedynków Bednarka, 4-5 na wygranych w powietrzu i 7 przechwytów, więc też w liczbach wygląda to całkiem nieźle. Na koniec tego angielskiego wątku jeszcze Liverpool, bo... Creme de la creme. Tydzień temu, ciut ponad tydzień temu zwycięstwo 7-0 u siebie z Manchesterem United. No i tydzień później jadą do Bournemouth, które broni się przez spadkiem. Pewnie jest jednym z takich głównych kandydatów do tego, żeby wrócić do Championship, chociaż ostatnio radzą sobie też całkiem nieźle. No i przegrywa Liverpool, rzutu karnego nie wykorzystuje Mohamed Salah. Chyba już kolejna taka sytuacja w tym sezonie, że po takich momentach nadziei dla Liverpoolu nagle pojawia się znów taki mecz, który po prostu to wszystko w drugą stronę zupełnie ustawia. No szokujące to było tak naprawdę, bo przegrać można. Ty komentowałeś to spotkanie, więc widziałeś to najlepiej. Tak, przegrać można nawet z każdym, zwłaszcza w Premier League, bo wiadomo na jakiej intensywności, na jakim poziomie tam się generalnie gra. Ale Liverpool przede wszystkim, no, szokujące było w tej porażce to sposób, styl po prostu gry Liverpoolu. No to był kompletnie jakiś jakby zupełnie zespół z innej bajki, z innej planety przyjechał w porównaniu do tego, co widzieliśmy kilka dni wcześniej przecież w meczu z Manchesterem. No owszem, ja rozumiem, że grasz z Manchesterem na Anfield, no to jest sytuacja, no nie wiem, porównywalna do El Clasico, tak? Tak mi się wydaje, że to jest taka skala prestiżu i taka skala emocji, że no nie możesz sobie pozwolić na to, żeby w jakikolwiek sposób odpuścić. A też inna sprawa, że akurat Liverpoolowi to był wyszedł mecz praktycznie perfekcyjny, zwłaszcza jeśli chodzi o skuteczność w tym spotkaniu z Manchesterem. No ale
wydawało mi się, że jak dostajesz takiego kopa pozytywnej energii w postaci takiego zwycięstwa... Podłączasz się tak naprawdę realnie do walki o czwórkę. Otóż to, jesteś w kontakcie. Mało tego, no to przecież przy tym zwycięstwie to Liverpool skakiwał na czwarte miejsce. Co prawda na moment, ale jednak skakiwał na czwarte miejsce. I no, przyjeżdżasz z takim bagażem, tak napompowany, tak rozpędzony, to wydawać by się mogło, że to był idealny mecz, żeby właśnie, może nawet nie tyle się odbić, tylko co po prostu tak wystartować jeszcze mocniej na końcówkę sezonu i gonić tą czwórkę. Może nawet, nie wiem, na tej bazie nawet może budować jakąś nadzieję na rewanż z Realem. No ale jednak jedziesz do Bournemouth, do ostatniego zespołu w tabeli i nie dość, że przegrywasz, to przegrywasz, znaczy nie powiem, że nie chcę jakichś takich mocnych słów używać w jakimś haniebnym stylu, ale to była ja nie wiem, nawet ciężko to jakoś ubrać w słowa. To zachowanie Van Dijk'a przy golu dla Bournemouth. Na przykład, to tak jak teraz mówimy o tej agresji w Southampton i grze powiedzmy, może nie tyle samego Bednarka, czy generalnie defensywy Southampton, no to dla mnie niewytłumaczalne jest właśnie zachowanie Van Dijk'a i w ogóle całej obrony przy tym straconym golu, bo to nie był tylko błąd Van Dijk'a, tam był też zawinił Konate, nie zdążył o Trent Alexander-Arnold. Tak jakby, nie no, sobie zlikwidował, tak trochę to wyglądało. Jakby, nie wiem, przyjechali do ostatniego zespołu w tabeli i liczyli na to, że ten zespół się, nie wiem, położy i poprosi o najniższy wymiar kary. A to jednak nie ma tak. W Premier League nie ma, doskonale wiesz, że żaden mecz tak nie wygląda. Musisz wszystko wytargać, wyszarpać, zwłaszcza z drużyną, która walczy o życie. A tutaj tego zabrakło. Zabrakło tego mentalu, zabrakło takiego nastawienia. Bournemouth to wykorzystało. Liverpool od straconego gola nie potrafił się w ogóle odkręcić. Nie potrafił wrócić do tego spotkania, a najlepszym podsumowaniem to jest karne Salaha. No to, bo karnego też można nie wykorzystać, ale tak jak strzelił Salah, to naprawdę rzadko się spotyka na tym poziomie, na poziomie takiego piłkarza jak Salah, żeby tak przestrzelić rzut karny. No to jest dla mnie, no nie potrafię sobie tego do końca wytłumaczyć. I tego karnego, i stylu, w jakim przegrał Liverpool ten mecz. Słuchajcie, najlepszym podsumowaniem chyba na to, co się dzieje z Liverpoolem, jest jedno ze zdań chyba, które usłyszałem w angielskim radiu, że w meczu z Manchesterem, kiedy Liverpool wygrywał 7-0, wychodziło im wszystko, tak w meczu z Bournemouth nie wychodziło im kompletnie nic i wydaje mi się, że tutaj w zasadzie można by postawić kropkę. Liverpool miał to swoje momentum, bo jak sobie weźmiecie pod uwagę 5 ostatnich spotkań i na 15 możliwych punktów zdobyli tych punktów 13, to jadąc do Bournemouth mógłbyś myśleć, że po prostu ta pasta zostanie przedłużona. Angielscy dziennikarze zauważają, że to pierwszy sezon Liverpoolu, kiedy nie udaje im się pokonać żadnego z trzech Beniaminków w historii tego klubu. I jest jeden aspekt, który łączy te wszystkie mecze. Wszystkie te spotkania odbywały się o godzinie 12:30 angielskiego czasu, czyli o 13:30 polskiego, gdzie chyba Jurgen Klopp nawet wypowiedział takie zdanie, że piłkarze nie lubią jeść kurczaka i ryżu na śniadanie, więc to do końca troszeczkę jest... Że ci wejdę w słowo, to był piąty mecz w tym sezonie rozgrywany przez Liverpool o tej porze i ani jednego nie wygrali. No, trzy remisy i dwie porażki, bodajże. Taki jest bilans tych spotkań. I jeszcze ciekawe jest to, że ostatni raz, kiedy Liverpool wygrywał 7-0, to następne spotkanie i to chyba było w grudniu 2020. Widzimy te wszystkie wyniki właśnie roku. Liverpool o godzinie, no, w Polsce 13:30, na Wyspach 12:30. Liverpool, w nawiązaniu do tego wyniku 7-0 w poprzedniej kolejce, ostatni raz Liverpool wygrał w grudniu 2020 roku 7-0 i następne spotkanie z West Bromem zremisował 1-1, więc jakieś przesłanki ku temu były. Liverpool jest niesamowicie niestabilnym zespołem. Już wspominałem o tym przy okazji wątku związanego z Realem Madryt. W tym meczu może się wydarzyć wszystko. Mnie by kompletnie nie zdziwiło, gdyby Liverpool wyszedł na to spotkanie i zaczął ten mecz bardzo dobrze, z jakimś szybko strzelonym golem i z taką perspektywą, że tutaj jeszcze mogą być jakieś emocje, ale z drugiej strony, jak widzę naprawdę, jak wielkie problemy zaczynają się robić w kontekście Ligi Angielskiej i walki o to czwarte miejsce, no to pozycja w tabeli dzisiaj nam mówi jedno. Liverpool jest szósty, ale jeszcze jest jedna rzecz, która może bardziej martwić kibiców The Reds, która w kontekście meczu rewanżowego z Realem Madryt jest również istotna. Liverpool w tabeli meczów wyjazdowych w Premier League zajmuje pozycję 10. Liverpool bardzo słabo punktuje na wyjazdach i to, co kiedyś było jego atutem, czyli możliwość wygrywania meczów bez względu na to, czy grasz u siebie, czy na wyjeździe, dzisiaj jest wielkim problemem. I mam takie wrażenie, że słuchając Jurgena Kloppa po tych spotkaniach, jego wypowiedzi, analizując to, co mówi, nie do końca jest pewien tego, dlaczego ta sytuacja wygląda tak, jak wygląda i dlaczego znaleźliśmy się w tym momencie. Powiedział takie zdanie po ostatnim spotkaniu z Bournemouth, że jest to uzasadnione, kiedy nie robisz tych rzeczy, w sensie, cytuję dosłownie, tych rzeczy na odpowiednim poziomie. Tak? No, w te słowa da się włożyć wiele konkretów. Mam na myśli, o jakie rzeczy chodzi Jurgenowi
Klopowi, ale nawiązuje do regularności, więc wydaje mi się, że mecze wyjazdowe to jedno. Mecz pucharowy może za chwilę zamknąć drogę Liverpoolu, jeżeli chodzi o grę na większej liczbie frontów. Także to skupienie się na lidze może być brutalne, bo może naprawdę zabraknąć spotkań do tego, aby do tej czwórki się załapać. A propos tych wyjazdów, tylko to faktycznie też sobie o tym pomyślałem i to wynotowałem. 7 porażek i tylko 3 wygrane w tym sezonie Liverpoolu, więc fatalnie to wygląda poza Anfield. Na Anfield, zresztą Klopp też do tego nawiązywał, że u siebie gramy dobrze, ale też nie tak dobrze, jak powinniśmy grać, bo jesteśmy w top 4, ale na wyjeździe to jest dramat. No i faktycznie na wyjeździe Liverpool gra dramatycznie. 12 punktów na wyjazdach na 39 możliwych, przy 30 punktach na Anfield na 39 możliwych, więc ta liczba punktów do zdobycia jest taka sama, a różnica jest kolosalna, nawet większa niż połowa. Jeszcze sezon Liverpoolu bardzo dobrze obrazuje taki wpis Richarda Gjellego z The Independent. On często ma takie różne ciekawostki statystyczne. Liverpool ma w tym sezonie bilans goli przeciwko Bournemouth 9-1. Jeden mecz wygrał, jeden przegrał przy takim bilansie, a z Manchester United ma 8-2 i też wygrał jeden, jeden przegrał. Dobra, po prostu to są fakty, tutaj nie ma z czym dyskutować. Dobrze, jeśli chodzi o to, o czym sobie na koniec możemy jeszcze porozmawiać, to takie tematy trochę poza hiszpańskie, poza polskie, poza angielskie, bo to był też weekend, w którym wygrał Bayern, w którym wygrało Napoli, to akurat coś, co możemy sobie co tydzień opowiadać. Wygrał PSG po golu w ostatniej minucie Kyliana Mbappé, no i też ważne wydarzenie w Bundeslidze, derby Zagłębia na remis, Schalke 2-2 z Borussią Dortmund. Możemy sobie zobaczyć tabelę Serie A, bo wspomniałem o Napoli, o tym, że oni wygrywają kolejne mecze. Było przecież też, była też wygrana przecież Specji z Interem w piątkowy wieczór, więc to wszystko też ma spore przełożenie na tabelę. Już tutaj 18 punktów przewagi Napoli nad Interem, jeszcze więcej nad Lazio, w czołowej czwórce również Milan, który ma jeden mecz mniej, natomiast strefa spadkowa Sampdoria, Cremonese i Hellas Verona. Jeśli chodzi o Napoli, to nawet nie będę was jakoś specjalnie pytał o Serie A, bo tutaj tam liczby mówią same za siebie, ale trwa już impreza, już tak. Na polu już jest, to przecież wczoraj ta bramka Kvaratskheli, no to przecież, znaczy wczoraj, no granie w meczu Napoli, no coś niesamowitego, to myślę, że też takie fajne podsumowanie chyba tego sezonu, no nie dość, że Gruzin jest w kapitalnej formie, to był 11 gol bodajże tego zawodnika, ale ta bramka, no jeśli nasi widzowie, ktoś nie widział tego gola, to absolutnie polecam. Zresztą w ogóle w ten weekend padło kilka fajnych bramek na różnych boiskach, ale ten gol Kvaratskheli, no kapitalna sprawa. No także Święty pojechał robić materiał, ale to jest kibic sukcesu, no wiemy, że pojechał robić materiał właśnie do Gruzji, tam o korzeniach generalnie, o pochodzeniu tego piłkarza, ale wcale się nie dziwię, no bo to jest jakieś zjawisko, absolutnie. Gość wyciągnięty w ogóle z jakiegoś... Z Dinamo Batumi, tak? Dokładnie, tak. W klubie, w którym Lech przecież rywalizował z nimi. Absolutnie tak. Lidze, wchodzi w ogóle jak szef z buta do salonu, w ogóle te drzwi rozwala i po prostu to, co on wyprawia na tych włoskich boiskach, no nieprawdopodobna sprawa. No i ta bramka fantastyczna, więc mają tego Kwaradonne u siebie i niech on gra jak najdłużej tak na tym poziomie, bo no to jest czysta przyjemność oglądać tego piłkarza. Także w Neapolu już fiesta, już się cieszą, już praktycznie świętują mistrzostwo. Ja myślę, że patrząc na grę Napoli, idealnie to może podsumować osoba trenera, który stoi przy linii bocznej. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, widzimy na naszym ledzie, że sponsorem technicznym SSC Napoli jest Emporio Armani i w taki ładny dresik Emporio Armani jest ubrany Luciano Spalletti, ale na nogach ma, co pewnie Marcin jest wielkim fanem, Copa Mundiale, zawiązane jeszcze z długimi sznurówkami wokół własnych kostek. To tak, i to tak, jest takie połączenie tak old schoolu. Tak nie wiązałem, żeby... Połączenie old schoolu z tym, co widzimy na boisku, jeżeli chodzi o jego drużynę. No stworzył tę drużynę na własną modłę. To ilu piłkarzy wymienił w trakcie tego letniego okienka transferowego, to ilu doświadczonych zawodników odchodziło z SSC Napoli. Przychodziły inne postaci jak Kvicha Kvaratskhelia i ten już rzeczony materiał, a Mateusz Święcicki sięga głęboko do źródeł, bo nawet mnie prosił o kontakt do Vako Gvili, bo Vako Gvili miał okazję występować z Kwiczą w kilku spotkaniach, więc tych pewnie ciekawostek będzie sporo, ale patrząc na grę Napoli, to tam nie może się nic wydarzyć. Już biorąc nawet pod uwagę to, że w zasadzie
ta rywalizacja na poletku Ligi Włoskiej jest taka, że oni za bardzo nie mają nawet z kim przegrać. Poza tym prezentują niesamowitą formę. Ja nie przypisuję słabości ustalenia terminu kwety mistrzowskiej. Dokładnie. Nie przypisuję tego tytułu temu argumentowi słabości Ligi Włoskiej, jeżeli chodzi o obecny sezon i o brak takiego konkretnego rywala ze strony chociażby czy to Juventusu, który został ukarany ujemnymi punktami i który pokazywał, że pod koniec tego roku może jakieś takie złapie momentum, które będzie sugerowało, że znów ten Juventus będzie wygrywał po 1-0 i gdzieś naciśnie na Napoli w którymś momencie tego nowego roku. To się nie wydarzy. Wiemy, że SSC Napoli będzie mistrzem Włoch i to mistrzem Włoch jak najbardziej zasłużonym, a zacząłem od tego, że to połączenie old schoolu z jak najbardziej nowoczesną piłką nożną, bo Luciano Spalletti będzie najstarszym szkoleniowcem, który sięgnie po ten tytuł. Chyba Maurizio Sarri ostatnio przewodził, 61 lat, a Spalletti ma 63, jak mi pamięć nie myli. To popatrzcie, też często są takie porównania, że to mogą być fajne historie Napoli i Arsenal w lidze angielskiej. Arteta będzie najmłodszym w historii, jeśli zdobędą mistrzostwo, a Spalletti, tak jak mówisz, najstarszy. Więc... I to świadczy tylko o tym, że wiek jest tylko liczbą i nie możemy do niego przywiązywać zbytniej wagi. To możemy sobie teraz zobaczyć liczby Bundesligi, też jak wygląda tabela po tej serii gier. Tak jak już wspominaliśmy, Bayern wygrywa 5-3. Tutaj widzimy 52 punkty Bayernu i ma swoje konsekwencje ten remis Borussii Dortmund właśnie z przedostatnim Schalke, które jest cały czas w strefie spadkowej, ale Borussia Dortmund po tym odpadnięciu z Ligi Mistrzów z Chelsea też traci dwa punkty w derbach Zagłębia Rury. To was tak zapytam o ten wyścig właśnie pomiędzy Borussią a Bayernem, plus Bayern, który wygrywa w Lidze Mistrzów, pokonuje PSG. Znów zwycięstwo Bayernu w lidze i takie naprawdę poważne, realne szanse w Lidze Mistrzów, to jest dla was właśnie zespół, który po tym wyeliminowaniu PSG zrobił bardzo duże wrażenie? Ustalmy jedno. Augsburg, znak większości, PSG, tak? PSG w dwóch meczu 0 strzelonych goli Bayernowi, Augsburg w jednym spotkaniu 3 trafienia, oczywiście mówię to z przymrużeniem oka. Bayern w tym meczu z PSG pokazał niesamowitą wielkość, jeżeli chodzi o zablokowanie najmocniejszych atutów po stronie Paryżan, i wracając do tej rywalizacji na niemieckim rynku, to wydaje mi się, że tutaj będzie trudno Borussii Dortmund dotrzymać tego kroku. Wiemy, że po tej przerwie reprezentacyjnej, która przychodzi po następnej kolejce rozgrywek ligowych w topowych 5 ligach europejskich, będziemy mieli starcie Bayernu Monachium z Borussią Dortmund, czyli Der Klassiker, i podejrzewam, że wtedy też Bayern pokaże po raz kolejny, że to jest taki mecz, w którym oni zazwyczaj zawsze wygrywają, więc pewnie to się tak też zakończy. Dla mnie wymownym było to, co działo się z Borussią Dortmund w tym spotkaniu z Chelsea, i taki obrazek, który utkwił mi w pamięci. Gdzieś ten Jude Bellingham, którego chwaliłem w jednym z waszych programów, on tam oczywiście wdał się w jakieś awantury słowne, nie wiem w ogóle zupełnie po co, nie wytrzymał ciśnienia, ale o jakim obrazku mówię? Końcówka tego spotkania, on gdzieś na lewym skrzydle, w narożniku pola karnego próbuje dośrodkować, już na kolanie ma tejpy i widać, że jest to piłkarz mocno wyeksploatowany i mocno zmęczony. Środkowuje lewą nogą i taki grymas bólu gdzieś tam w okolicach przywodzicieli się łapie. I to jest taki obraz Borussii Dortmund, czyli Borussia wycieńczona, Borussia zmęczona, Borussia bez swoich liderów, Borussia, która straciła Juliana Brandta i według mnie straciła mnóstwo kreatywności z urazem tego zawodnika, więc do tego Aller, który miał bardzo dobry początek, wracając po ciężkiej walce, ale zwycięskiej walce z rakiem i strzelając nawet w Światowy Dzień zwalczania właśnie tej choroby gola na boiskach Bundesligi, to nie jest jeszcze taki napastnik, który po tak długiej przerwie i po tak trudnych problemach zdrowotnych będzie ci gwarantował gole. Trzymamy kciuki i liczymy na jego większy wpływ na grę Borussii Dortmund, ale mam takie wrażenie, że po prostu to już jest na tym etapie sezonu najbardziej wypompowana drużyna z tych w topowych 5 ligach europejskich, które chcą walczyć o ten najwyższy cel, czyli mistrzostwo swojego kraju. A Jude Bellingham, którego wspomniałeś, widziałbyś w Realu Madryt? Bo pojawiły się takie informacje, że były spotkania w Londynie, chyba dzisiaj na okładce Asa nawet jest Jude Bellingham, tak szybko prasę przeglądając, więc dla ciebie to jest taki transfer po pierwsze realny w sensie, że może trafić do Realu, a po drugie potrzebny temu zespołowi? Zaczęliśmy program od napastników w Realu Madryt, że przydałby się backup dla Karima Benzemy, ale Hiszpanie piszą, że celem transferowym numer jeden na to okienko jest właśnie Jude Bellingham, że to jest kolejny zawodnik do linii pomocy. Nie wiemy, jak będzie wyglądała przyszłość po odejściu oczywiście Casemiro, który świetnie się prezentuje na boiskach Premier League, to niego Krosa, Toni Kroos, który w zasadzie nie określił się jeszcze, a piłeczka, jak sam Florentino Perez mówi, jest po jego stronie. Wiemy, że do tego zespołu doszedł... Poza tym koszulki mu się nie podobają, więc nie wiem, czy on jeszcze chce grać w Realu. Nie wiem, co do tych kołnierzyków. Natomiast Chouameni
Tony Kamavinga to jest wszystko melodia przyszłości i pewnie Jude Bellingham byłby świetnym uzupełnieniem tej linii pomocy. Ja mam takie wrażenie, nie wiem czy to będzie Real Madryt, ale nawet w tym programie z pełną świadomością mogę to powiedzieć, że w przyszłym sezonie Jude Bellingham nie będzie piłkarzem Borussii Dortmund. Mam takie wrażenie, że będzie szukał klubu, który będzie pozwalał mu realizować nieco wyższe cele. Uwielbiam Borussię Dortmund, ale jednak to jest zawsze zespół w pewnych ramach, jeżeli chodzi o możliwości i to ten sezon też chociażby pokazuje i ten dwumecz z Chelsea. W Hiszpanii jest to temat numer jeden. Myślę, że Hiszpanie nie wyobrażają sobie innego scenariusza, aniżeli właśnie zakończenie tej sagi, czyli transfer Jude'a Bellinghama do Realu Madryt. Anglicy sobie też nie wyobrażają, że Liverpool. Że Liverpool, znaczy tam w ogóle podobno się pojawia i United i chyba City, ale głównie grany jest temat Liverpoolu. Dobre, ale tutaj nie mieści ewentualnie może. No właśnie, do tego chciałem jakby nawiązać, że jeśli nie będzie Liverpoolu w czwórce, to wydaje mi się, że to może być dosyć mocny argument dla Bellinghama, żeby jednak sobie ten Liverpool odpuścić. No i my tutaj mówimy o tej czwórce dla Liverpoolu, no bo nie wiem, przyzwyczailiśmy się, wiadomo, kibice, że ten Liverpool albo walczy o mistrzostwo, albo przynajmniej jest w Lidze Mistrzów, więc to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, no jeśli tam rzeczywiście mają taki, powiedzmy, swój prospekt i w tym prospekcie Jude Bellingham odgrywa kluczową rolę, to chociażby pod tego zawodnika, pod tą swoją przyszłość, pod ten plan na zespół, no muszą zrobić absolutnie wszystko, żeby w tej czwórce się znaleźć, więc to jest kluczowa sprawa, chociażby właśnie w kontekście tego transferu, więc no nie wiem, Anglicy mówią, że no nie ma takiej możliwości, żeby Bellingham znalazł się w Madrycie mówią, że nie ma takiej możliwości, żeby Bellingham się znalazł w Anglii, więc my musimy chyba tylko spokojnie sobie poczekać i patrzeć na to wszystko z boku, co tam się będzie działo z tym piłkarzem. To też jest ciekawe, na ile ta Liga Mistrzów faktycznie potem ma wpływ, bo tak sobie przypominam, że Paul Pogba przeszedł do United w momencie, w którym oni nie grali, znaczy ten sezon, w którym był jego pierwszym, wtedy nie grali, ale mieli do zaoferowania całkiem sporo pieniędzy. Tutaj widzimy, że są gotowi zapłacić nawet 140 milionów euro według różnych doniesień. No to jak na Real, to byłoby naprawdę ogromny wydatek, bo jednak w sumie Real nie przyzwyczaił do takich transferów finansowo-galaktycznych. Real chciał rozbić bank, jeżeli chodzi o te wydatki, tym okienkiem, kiedy Kylian Mbappé się wahał, czy przedłużyć kontrakt z Paris Saint-Germain, czy nie. Był w stanie nawet pół roku przed kontraktem, gdzieś kwoty 200 milionów euro się pojawiały. Real Madryt na pewno jest klubem, który jest w stanie sięgnąć po taką kwotę. Pytanie brzmi, jak sobie przeanalizujemy te drogie transfery, i chyba najlepszy przykład jest po drugiej stronie. Oczywiście w przyszłą niedzielę El Clasico, na które serdecznie zapraszam do Eleven Sports, no to jak Barcelona wydawała pieniądze po transferze Neymara, było dobrym przykładem na to, że nie zawsze te drogie transfery są po prostu drogą do tego, żeby rozwijać swoją drużynę. No, mówię o przykładach FC Barcelony, a wystarczy zerknąć na ławkę rezerwowych Realu Madryt i siedzi na niej dosyć tak, że tak powiem, twardo i ciężko go będzie z tej ławki podnieść Eden Hazard, czyli piłkarz, który gdyby wystąpił we wszystkich możliwych meczach, które były do rozegrania dla Realu Madryt, miałby tych spotkań już 200 na swoim koncie, a przecież on jeszcze do 50 nawet chyba nie dobił, jak mnie pamięć nie myli, więc co do tych transferów trzeba być zawsze ostrożnym, aczkolwiek myślę, że Bellingham jest jeszcze na tyle młodym piłkarzem, tylko mam też takie wrażenie, że ten środek pola Realu Madryt nagle miałby się składać z wszystkich młodych piłkarzy. Kamavinga, Tchouameni, do tego dochodzi Jude Bellingham. Co będzie z Toni Kroosem? Co będzie z Luką Modriciem? To są piłkarze, Luka Modric zaawansowany wiekowo. Toni Kroos określony, jeżeli chodzi o przydatność tej kariery. Nie chce siedzieć na ławce rezerwowej, chce być ważnym punktem zespołu i nie wyklucza tego, że w przyszłym sezonie może nawet zakończyć karierę. Więc otwartych wątków w kontekście przedłużania umów, podpisywania, czy to Nacho, Asensio, co się wydarzy z Benzemą, który przecież teoretycznie jego kontrakt miał zostać przedłużony o kolejny rok po zdobyciu złotej piłki, ale ta oferta z Arabii jest też na stole cały czas. Karim Benzema ma problemy zdrowotne i wokół tych kontraktów, które się kończą w Realu Madryt, dzieje się dużo, więc to byłby taki też ruch pewnie na długi czas i pewnie kontrakt nie na dwa lata, tylko rozłożony. Może nie tak, jak rozkładają je w Chelsea, ale przynajmniej na te 5 sezonów, jak to chociażby miało miejsce w przypadku chyba Edena Hazarda, właśnie, jak mi pamięć nie myli. Pięknie to sobie wszystko, panowie, podsumowaliśmy, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło w weekend. Marcin Pawłowski, Viaplay, Maciek Eleven Sports. Ja też zapraszam od razu oczywiście na International Level, godzina 12. Tam będzie m.in. o Nikoli Zalewskim i znakomitych wyczynach tego zawodnika. Pierwszy gol w Serie A, 21. magazyn Ekstraklasy, więc zapraszamy serdecznie dzisiaj na kanał Meczyki na YouTubie.